Pięć lat temu powiedziała basta. Wraca, choć nie wiadomo skąd, bo przynosi nam degrengoladę. Mimo to się uśmiecha. Kasia Nosowska, w nie mam pyta. Jeszcze raz. pytań, Dobra. Dobra, jeszcze raz. Pięć lat temu powiedziała basta. Wraca, ale nie wiadomo skąd, bo przynosi nam, jak się okazuje, degrengoladę. Ale mimo to się uśmiecha. Kasia Nosowska, w nie mam pytań. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć, bo degrengolada... Y, tytuł twojej płyty. Y, pamiętam, że mama przychodziła do pokoju i mówiła, y, widząc mnie takiego y, rozmemłanego i z nieodrobionymi lekcjami, mówiła, nie, to jest jakaś degrengolada, tak jak mówiła. Tak. To jest takie oldschoolowe słowo. Tak, i moim zdaniem bardzo piękne. Wiesz, no, To, co się za nim kryje, nie jest jakoś. Ono jest skrajnie negatywne. To, to wszystko, co się w nim mieści. To nie jest, tam nie ma nic pozytywnego. To jest słowo, nic. które jest bardzo określone. Ale z drugiej strony, samo w sobie ma tak piękne jakieś dla mnie brzmienie. Ja, ja szukam takich słów, kolekcjonuję je i wydaje mi się, że ono zasługuje na to, żeby, żeby być tytułem. Płyty. Tak, jest dużo takich słów właśnie no, trochę zapomnianych, trochę oldschoolowych, ale fajnie i opisujących pewne tak. rzeczy. prawda? Bo na przykład lepsze jest degrengolada niż na przykład jakiś tam upadek. Tak, to wolę być Tak, w Zdecydowanie też, tak. <laughs> tak, chociaż, chociaż nie mogę powiedzieć, że marzyłam o tym, ale jednakowoż tak, Gringolada brzmi lepiej. Ale jest trochę uśmiechu w tej płycie, czy nie? Ale oczywiście, znaczy tak. i uśmiechu, i, i, i też jest mnóstwo jakiejś nadziei. No, ta, 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 taką miałam intencję pisząc te teksty, że co prawda jest jak jest. W zależności od tego, gdzie się ucho oko przy, przyłoży, to, to można się natknąć na przeróżne przy, przejawy. Mniej lub bardziej, znaczy, głównie chodzi o, to, o te mniej sympatyczne rzeczywistości, ale z drugiej strony, takim głównym przekazem tej płyty jest to, że ja strasznie wierzę w ludzi. Po prostu. Czyli że w moim odczuciu człowiek jest gigantem. Tam pada takie, takie słowo. Tak, nawet jest właśnie, że jest gigantem, nie pochylaj głowy, nie dawa się prowadzić, czuj, żyj, obudź się. Już czas obudź się do prawdy. Do siebie, tak naprawdę do, do prawdy do siebie, no, czyli do prawdy, czyli do takiej uczciwości względem y, na pewno na początek sa, samego siebie. Wydaje mi się, że to jest w pewnym wieku na pewno kluczowe, żeby, żeby wreszcie się dowiedzieć, czy aby to, co żeśmy sobie uczynili z codzienności, to jest to, y, na co zasługujemy i czego tak naprawdę pragniemy w głębi serca. No. Ale wiesz, wracasz po tych pięciu latach, ciebie też u mnie nie było pięć lat i, i no właśnie można by tak powiedzieć, opowiadaj. No ekstra. No co, no strasznie dużo się wydarzyło, głównie takich rzeczy, które są nie do, nie do zobaczenia okiem mm. nagim, ani nawet uzbrojonym w jakiś osprzęt, bo no zajęłam się, krótko mówiąc, sobą. I to tak naprawdę rzetelnie, na spokojnie i na grubo. Ale ty się terapeutyzujesz, czy na przykład sama przemyśli was? Ja mam coś takiego, że mam wrażenie, że składanie ślubów... Konkretnym terapeutom nie ma większego sensu. Ja, ja pracowałam z, w różnych jakby nurtach i z kilkoma osobami, każda z nich znakomita. Natomiast przychodził taki moment. nie wiem, chyba mam coś na kształt, jednak, jak się okazuje, całkiem niemałej intuicji. Po prostu ja czuję wyraźnie, że do tego momentu doszłam i to było wspaniałe, yy, bardzo konkretnie ta praca wpłynęła na, na, na moje życie, a potem wiem, że już dalej nie uciągniemy, że to już będzie mielenie po prostu, rzucie waty po prostu, a, a więc przenosiłam się gdzie indziej. I naprawdę każda z tych tych spotkań terapeutycznych były one były bardzo różne i na przykład jedno z nich to było terapia przez ciało czyli według um, Aleksandra Lowena bardzo świetna bardzo ciekawa forma, forma terapii czyli Ale poprzez czyli to jest ciało przez masaż jakiś nie nie nie, nie po prostu że... pracujesz z ciałem czyli krótko mówiąc to jest człowiek który już nie żyje no, bardzo poważny specjalista który y, sprawdził i udowodnił że ciało przechowuje jakby pamięta przechowuje w sobie, w komórkach, gdzieś w, w mięśniach, w powięziach. Lęki twoje, Wszystko, tak, tak naprawdę. No tak. Czyli człowiek, kiedy jest jakoś, nie wiem, ktoś na niego huknie, zupełnie spłycając, to on się skuli, a jeżeli huczy na niego ktoś notorycznie, to w pewnym momencie jego ciało zaczyna się przygarbiać już trwale. I on twierdzi, że to można w jakimś sensie spróbować odbudować, czyli wrócić do takiej totalnie dziecięcej gracji w ruchu na przykład. No więc bardzo ciekawa... Wracałaś w ruchu do y, lat dziecinnych, do, do, do siebie małej? Nie wsadzam stópki do dzióbka. <ścoughs> Sądzę, że to się nie uda. Ale nie sięgasz? Nie sięgam, nie ma szans, ale wiem, że to robiłam kiedyś, mam <ścoughs> niemowlakiem. No właśnie, każdy to robi. każdy to, robił. to zabrano? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast po prostu wiem, że tu nie mam szans. Po prostu za dużo czasu upłynęło. Czy nie zrobisz u siebie na Instagramie jako nie, 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 próby nie chociażby nie, podejścia. Ab absolutnie <gry> nie no, także, ale naprawdę, czyli bardzo dużo dużo jakiejś takiej e, rzetelnej pracy, która przyniosła bardzo wymierne, konkretne efekty. Nie mówię tego dlatego, że uważam, że wystarczy mój podpis pod taką, tak. taką jakby refleksją, tylko wiem to, bo, bo wiem to od bliskich, wiem od ludzi, którzy mnie długo znają i, i widzą, że, że naprawdę ta, ta zmiana jest trwała i, i duża. Swoje życie ale też po drodze jeszcze nam nie ułatwiano, bo y, pandemię, y, no teraz y, wojna, i, i jeszcze ty składasz siebie y, gdzieś tam y, jakby w całość, a tutaj te zewnętrzne rzeczy, które się dzieją, które na pewno utrudniają. Wiesz, y, to jest tak, że y, jako osoba 52-letnia na pewno wiem, że mniej frustrujące jest, kiedy zajmuję się przestrzeniami, gdzie naprawdę autentycznie mam wpływ konkretny, realny. Poproszę. Czyli chcę zobaczyć, y, chcę zobaczyć zmianę, chcę zobaczyć efekt. Więc póki nie będę y, miała takich narzędzi i umiejętności, żeby, żeby spróbować zmierzyć się z problemami tego świata, to przynajmniej chciałabym światu y, ofiarować siebie lepszą. Czyli uważam, że jest to bardzo duży cel. I y, nie jest łatwo te, taki stan osiągnąć, tak uważam, ale ja bardzo wierzę, że, że mi się to ostatecznie uda. Choćby na ostatnią sekundę przed, że tak powiem, ewakuacją. Ale mam taką ambicję i, i po prostu wiem, że to jest mój naprawdę bardzo konkretny wkład y, w to, żeby, żeby świat stał się lepszym miejscem. Bo co prawda zataczam małe kręgi towarzyskie natomiast wiem że jednak jakieś zataczam czyli a też spotykam się z ludźmi piszę dla ludzi jestem z ludźmi więc wydaje mi się że kiedy ja jestem w najlepszej swojej jakiejś odsłonie albo prawie najlepszej mm -hmm. to wtedy ludziom jest ze mną lżej lepiej i mają poczucie że przynajmniej tutaj a się co nie z tymi, na przykład. A co, co z tymi, którzy na przykład twierdzą, że y, kiedyś y, y, kochają twoje inne odsłony, wcześniejsze, albo jeszcze inne odsłony, mniej wczesne, ale też w ogóle inne no, twoje, no. prawda? I, I którzy uważają, że ty jesteś w złej teraz odsłonie, na no, przykład. No i co? No oczywiście, że są tacy. Wiem, że są tacy, natomiast właśnie, kurczę, wiem, że, znaczy bardzo życzę y, hmm. tym wszystkim ludziom, którzy jednak cenny swój czas i swoją taką codzienność, tak. kurczę, ich własną, prywatną, y, y, na przykład decydują się poświęcić na to, żeby być rozczarowanym jakąś babą, która śpiewa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam, bo ja nie mam żadnych oczekiwań, nigdy nie miałam. No może wiesz co, ich cel czasami jest taki właśnie, żeby się trochę dokleić, prawda, e, Ale no to, fanów, no... może takich jak być już stalko fanów. Ja, ja, ja na przykład uważam, że człowiek absolutnie, tutaj bardzo szanuje definicję wolności i po prostu tak. uważam, że ja absolutnie kibicuję wszystkim osobom w tym, żeby Naprawdę przeżyły sobie życie tak, jak sobie winszują. Nawet jeśli sobie je spitolą, to ja nadal kibicuję. To jest ich decyzja po prostu, czyli. Można na przykład nie, nie, w ogóle się mną nie zajmować, można się cieszyć, że nagrałam taką płytę, ale można też nie znosić tej płyty i na przykład mieć gorszy dzień przez to, że nagrałam jakąś, zdaniem człowieka tragiczną płytę, no, ale to jest jego dzień straszny, bo ja uwielbiam moją nową płytę. <laughs> Słuchaj, właśnie, bo śpiewasz może o tych osobach w piosence Predato przywry, bardzo fajny tytuł, bo taki, no który nawet do wymówienia predato, czyli od predatora tak. przywra, to jest ten taki pasożyt, pasożyt który się dokleja no, no, do jakichś dokładnie. takich wilgotnych. Tak. Jakiś tak, miejsca. Tak. I, I tam okrutnie ich opisuje w tej piosence. Ale to są właśnie tacy. Fani, którzy jakby kochają, ale jakoś tak za daleko? Nie, to są. Ja nie mam. Okay, ale, no właśnie, kto to jest? takich osób wśród fanów, mm -hmm. które by jakoś przekraczały granice. Natomiast to jest w ogóle, no, mam wrażenie, że wszyscy doświadczamy takich spotkań. Naprawdę nie wiem, w pracy, kurczę, tak. czasami w rodzinie się to zdarza. Czasami nawet nie musimy wchodzić w bezpośredni kontakt, czyli typu ja jestem osobą, nie znoszę tego słowa, publiczną i w związku z tym czasami po prostu. Należącą do wszystkich. Tak, tak jak i biblioteka. Przekręca, przekręca się mnie przez maszynkę, oczywiście Aha. bezdotykowo, natomiast takie działania tak, tak, są tak. podejmowane. Mm, więc to jest o takich osobach, które no mówię, no po prostu jakby nie, nie, nie wiem, są na takim etapie jakby postrzegania świata i, i mhm. mają taką optykę, że, że wydaje im się, przyznają sobie. Zresztą pyszne, pełne pychy prawo do tego, żeby coś sobie wyobrażać na temat drugiego człowieka. A jednocześnie mnóstwo się mówi o wolności, o szacunku i tak dalej. Akurat, no mówię, ja jestem świetnym adresem, żeby, żeby móc naprawdę przekonać się, że jest przynajmniej jedna osoba, czyli ja na świecie, która, <grym> która naprawdę nie oczekuje od ludzi. Nie każe, nie, nie żąda, nie, nie zmusza. Po prostu szanuje ludzi w, jak, w takiej osłonie, w jakiej są. Natomiast Preda to przywrą. No, no mówię... Szkoda. Aha. Ale kiedy to najbardziej odczułaś yy, w swoim życiu właśnie tak... Yy... Wiesz, to jest bardzo długie takie hmm. życie, yy, powiedziałabym, no, piosenkarskie, więc no tak. tego było dużo. Pełno no, etapów różnych, zamkniętych, taka. otwartych. Ale też nie chcę powiedzieć, że, że, hmm. że takie, takie spotkania, yy, takie trudne lekcje, które przynoszą ludzie, yy, spotykają piosenkarki tylko. Po prostu nas tak. ludzi spotykają i tyle. No, takie jest życie. A też, ale wiesz, czasami na przykład yy, zapraszasz ich, bo tam nawet w tej piosence śpiewasz, że czy ja was zapraszam? Ja eee... się zastanawiam, bo tak. to no jest właśnie. ciekawe. Nie? Bo czasami gdzieś tam zapraszamy ty, ja my do swojego życia no, na przykład, no, prezentują tam jakąś wypowiedź, czy tam na Instagramie, no bo jako te osoby publiczne nagle się z czymś dzielimy. Tak, I ty, tak. ktoś myśli sobie, to jest właśnie zaproszenie. Tak, ja się za właśnie zastanawiam, tak. czy. Mhm. czy, czy no właśnie. A w związku z tym, że teraz jestem na takim etapie, że naprawdę konkretnie i radykalnie biorę odpowiedzialność za swoje życie. Tak postanowiłam, że ja będę ja biorę odpowiedzialność za wszystko, co mi się przytrafia. Czyli w kontekście takiego podejścia no wychodziłoby na to, że ja jednak zapraszam. Tak. Bo skoro to się dzieje, to znaczy, że ja dałam na to przyzwolenie. I gdzieś tam wydaje mi się, że jest, jest to słuszna odpowiedź. Czyli, no, ale też mówię, nie dotyczy to tylko mnie, bo na zasadzie możemy zostawać w związku uh -huh. na przykład latami, który jest po tak. prostu potworny, przemocowy, okropny, źle nam, a jednak nie podejmujemy decyzji, żeby się ruszyć z tej niewygodnej pozycji. Czyli z tego wynika, że tak, pewnie częściowo zapraszam, pewnie. Pewnie w jakimś sensie mnie znajdują, bo, bo zwąchują na przykład taki zapach specyficzny, który wydziela słabość, na przykład, że akurat dzisiaj jestem słabsza i wtedy takie osoby właśnie o, wilgotne miejsce mogę się przystać. <zysy> 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 Więc pewnie też tak to się dzieje. No. No życie, no, no, no po prostu. Też, ale jest bardzo fajnie właśnie, o, o, bo tak mówiłaś o tym, o, o, przemocowym, o przemocowych sytuacjach, też niesamowicie twój związek zatoczył takie, prawda, koło, czyli tak. od jakby rozstania, potem nagle wielki jakby comeback do miłości romantycznej, do ślubu, prawda, tak. to jest niewiarygodne, kurczę. No, taki... uważam, że nasza y, historia, to co nam się przytrafiło jest po prostu... Naprawdę jest to, jest, to, jest to ładne, to jest duże. Bo my o jesteśmy... tym było też JaPas, prawda? Tak, yy, ta tak, piosenka, tak. której jakby no, od, odcinałaś. No tak, no w każdym razie y, 22 lata jesteśmy ze sobą, z czego cztery po ślubie. Czyli naprawdę, no, można powiedzieć, że, że większość lekcji, takich, które można odrobić w relacji z drugim człowiekiem, miałam przyjemność, teraz stwierdzam, ogromną odrabiać z jednym człowiekiem. I to jest wspaniałe, bo możemy, my, my teraz sobie często rozmawiamy, siadamy sobie tak wygodnie na kanapce i sobie po prostu, nie wiem, to wspominamy na zasadzie, kurde, to jest niezłe, co nam się przytrafiło, nie? No, to jest naprawdę jakieś, to jest coś. I to jest takie, że jesteśmy m, aż mi się trochę chce płakać, tycy, mhm. szczęśliwi jakby nie, że, że też jednocześnie jesteśmy, moim zdaniem, super jakby takim żywym dowodem na to, że naprawdę można nie Nawet zawsze po takich doświadczeniach tak. jak były no prawda, tak. czyli tam i tak tak, trudny. Trudny. tak. Mhm. nie zawsze się to udaje bo mam kontakt z różnymi ludźmi piszą do mnie właśnie między innymi w takiej sprawie kobiety piszą mężczyźni też więc nie zawsze się to udaje i wtedy nie ma też w tym nic złego czasami nie może się po prostu udać trzeba iść dalej może czeka nas coś piękniejszego ale nam akurat mhm. Jest teraz bardzo po drodze. Powiedziałaś nie, sami to rzecz z jednym z wywiadów, że byłaś nawet zaciekawiona, jak wróciliście do siebie tak, tak. Po, po tym czasie trudnym tak. dla ciebie, e, dla was, e, że nawet byłaś nim jakby w pewnym zac zaciekawiona, czyli spotkałaś go w takiej wersji 2.0, jakiegoś... 0 no Tak, zupełnie nowego. E, no właśnie. To jest naprawdę inny człowiek. Po jakiejś terapii, tak? Tak, po... po bardzo takiej mówię, rzetelnej, grubej e, terapii. I uwierzyłaś w to, prawda? Że... No tak, no, 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 no ja to widzę tak sam. Widzisz, czyli to. ja jemu podpisuję e, po prostu glejt na Codziennie. to, że jest. Mu robić jakby stempelek, taki, nie. i on ma taką kartkę jak w Costa Coffee, że... Nie bo, to, nie, bo to by oznaczało, że ja cały wiem. czas jesteśmy na Nie, ja, ja wiem, nie, nie, nie on nie może być ja jego... a ty nie, cały czas Nie, nie, Patrzę, widzę. Gdzie no się po prostu się widzi. żyje i to życie i ta miłość jest, jak się okazuje, po prostu miłość może być, a właściwie może nawet powinna być lekka. To powinno być łatwe, bo wydaje mi się, że, że my potrafimy my, my jesteśmy stworzeni, tak mi się wydaje, jako ludzie do miłości. Tak naprawdę. Jeżeli nam się to nie udaje, to, to dlatego, że coś poszło kurczę gdzieś nie tak na pewnym etapie, często właśnie za dzieciaka, i wtedy jest nam trudno kochać albo trudno pozwolić się kochać, ale można nad tym kurczę jakoś, nie wiem, przysiąść. I wyprowadzić siebie właśnie, powrócić do tej dawnej gracji, kiedy, kiedy uważam, że naturalnie potrafiliśmy po prostu kochać. Bo jakby jesteśmy malutcy, nie wierzę w to, że nie umiemy kochać. No po prostu. Czyli kiedyś na pewno to umieliśmy. No i teraz właśnie my powróciliśmy sobie do takich jakby w jakimś sensie fabrycznych ustawień. A, no to świeżo. Nastąpił reset fabryczny ustawienia w związku. Ale co? I nagle na przykład, że są randki, coś takiego. No sorry, że ja tak banalnie mówię kwiaty. Tak, ale no, no Nawet? Tak, ale proszę. Przez wcześniejsze lata ja musiałam prosić o kwiata. Jak to się zrymowało. Brzydko. Prosić o kwiaty. Przez się lata musiałam prosić o kwiaty. Ale jeszcze zobacz, co się stało, że ta kwiaty cięte już nie modne, trzeba w doniczkach, wiesz, no dużo się zmienia. No to słuchaj, no ale kwiaty, kwiaty cięte hmm. nadal są. I ja, e, jeśli one są już, już są ucięte, to ja po prostu, jak kocham kwiaty, cięte tak. również, po prostu. Jestem wzruszona tym, e, że, że na przykład on mi da te kwiaty, czasami sama sobie kupuje. Nie będę przepraszać za to już kurde, nie, naprawdę. Już. Nawet za kwiaty. Tak. Nie, po prostu kocham cięte kwiaty również, ale również kocham sztuczne i również w donicach. <grym> Słuchaj, w książce, znaczy w, 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 w piosence przytomna opadasz o tym, że z, czasami ludzie chcą ciebie na sztandary wziąć i że się tego boisz. że nie boję, tego nie chcę. Nie chcesz w ogóle, ale też, no prawda? Tak. I, 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 Myślę sobie, że kogoś takiego jak ty, z takimi, utytułowaną osobą, to bardzo często pewnie chcieli gdzieś no. na jakiś standard. nie wiem, dzwoniły na przykład do ciebie jakieś to to, lokale to, tam, wyborcze, tamto. albo na przykład partie? Nie, tak to nigdy. Partia aż tak nie, nie. ale... Nie, tak to nigdy, w ogóle a, ani razu nie otrzymałem takiej propo. Ja, ja miałem kiedyś, wiesz, tak? że paroletnią duża kampania ta... Ale co partii. miałbyś niby zrobić? Zabronem stać? PO. Nie, tak, naprawdę. No właśnie, że z balonem, żebyś twarzą zmian. Tylko, że potem zawsze się zastanawiam, co jest, jak ta partia zaczyna A, dawać mi, ciała, Aha, prawda? no to wtedy głupio. No, no cień się kładzie na I ciebie. Panie Szymonie, to pan nam mówił i co? No, nie, absolutnie po prostu nie. Ja też mówię, uważam, że e, biorę odpowiedzialność za siebie i też gorąco do tego jakoś chcę tak nie wiem zainspirować po prostu. E, z, nie wiem, właściwie przekazać ludziom, że kurczę, warto to zrobić i, i na przykład nie dać się prowadzać na przykład twarzą w jakichś tam kierunkach. Mm -hmm, jakie mm -hmm. twarze? Człowiek sam powinien wiedzieć tak naprawdę, tak, tak. wiedzieć co, czego chce, czego oczekuje i tak dalej. I, i podjąć y, własną, bez przymusu żadnego, decyzję. No, to jest dorosłe życie. A powiedz mi, no właśnie, ale to też jest taka historia trochę o asertywności. Ty długo się jej uczyłaś, na przykład umiejętności No ładnych parę lat, niestety. Jest... Ja nadal jestem na tej ścieżce i, 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 I czasami sobie nie radzę Tam jest parę takich punktów Parę wiesz, jakich... jest i ja też czasami Aha. To nie chcę powiedzieć, kurczę, ja zrobiłam Aha. bardzo dużo Bardzo się zmieniłam, natomiast No kurczę, jesteśmy tylko ludźmi, więc czasami Naprawdę nadal Potrafię, nie wiem Skłamać przez telefon Zamiast powiedzieć, nie, nie chcę mi się spotkać Po prostu nie, bo nie Bo można tak powiedzieć A nie, nadal nie, nie, nie. Na przykład jak ktoś do tylko ciebie mówię, nie, na Przepraszam Nadal potrafię powiedzieć, że, że się pochorowałam, no a to jak, już takie jak, szkolne jak jest No, no tak, główka. no jak dziecko no. Jutro jest, będzie tak. mnie gdzie? Za dwa dni to jutro będzie mnie bolała strasznie tak. głowa Już zaczyna No to jest masakra, a potem oczywiście zapominam Bo to jest sytuacyjne, byle tak. tylko się nie spotykać A potem się okazuje, że Ktoś mówi, no jak to, co to było A ja, co? No, że przecież Byłaś chora Tak, tak bardzo. jak bardzo no, Idiotka, no. Ale też opowiadałaś yy, piękny taki fragment o tym, jak no, właśnie, taki trochę jest symbolem takiej sytuacji, jak to. Yy, yy. Ciebie wnoszono, na, 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 na podeż, żebyś dała koncert, prawda a ty zamiast powiedzieć wcześniej, że nie, albo coś, tak. jakbyś była tak całkowicie oddana no sprawie. Z nogą tą taką Właśnie z nogą, dobra. tak, tak, że jednak nie, dobra, to coś się zrobi i wiesz, wnoszą na wysięgniku. Tak, no to teraz na wysięgniku, dźwigiem. To tak było dokładnie? Nie no, że... nie no ośmiu chłopa mnie targało po prostu. No. Tak, tak było. Myślę, że dzisiaj, znaczy nawet jestem pewna, że, że na pewno bym po prostu nie zagrała, bo to był jeszcze taki czas właśnie przed, przed tą. tą no, tym, kim jestem, tak naprawdę. Bo się okazuje, że. A to był czas, który, no, to wnoszenie na no, to scenę? To było tam, jest 7 lat temu. 7 8, lat 8, tak, mhm. tak. Czyli to jest. To wszystko takie nowe we mnie jest, jest stosunkowo świeże, ale jednak na tyle, no to powiedzmy, że tak naprawdę to jest. Nie wiem, to jest 5 lat. Czyli to już jest taki wystarczająco długi czas, żeby powiedzieć, że skoro 5 lat y, minęło. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem i dużo robię, jestem zadowolona z życia, hmm, czyli po owocach można mnie poznać, bo ja mam owoce do zaprezentowania, <laughs> konkretne, prawdziwe, nie tam żadne jakieś tak. z opowiastek. Porządne owoce. Porządne po owoce, no więc twierdzę, że zmiana jest naprawdę, jest okej okay teraz, no. a dawniej, no, no nie no. Też mi się wydawało wtedy, że świat się zawali, albo wszyscy się na mnie obrażą, albo stracę pracę, albo już nigdy nie zagram koncertu, jeśli nie pojadę na wózku inwalidzkim, żeby mnie wnieśli na scenę. No przecież to jest absurd. Jeszcze ten no. jeden, zrobię to dla nich. Tak. tak, przecież to jest absurd. A z drugiej strony, kurczę, gdyby się nawet okazało, że ja jestem chora i uczciwie chora, nie, nie tak, 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 w ściemny tak sposób, jak tej, nie tak. tak jak tak, tylko naprawdę chora i mówię, że bardzo mi jest przykro, bo ja też lubię grać koncerty, ale po prostu nie, nie, nie pojadę, musimy to odwołać. I ktoś by się obraził, i na przykład by mi powiedzieli wszyscy we wszystkich miastach, i wszyscy ludzie słuchający, wszyscy słuchacze, to jest koniec z nami. No to ja bym dzisiaj już przyjęła to po prostu z honorem typu. Okay. No to dobrze, to jeżeli dla Was najważniejsze jest to, żebym jednak na tak. tym wózku. Nie, no to, po to, prostu to ja dziękuję. Normalnie bym spróbowała znaleźć jakieś inne zajęcia. W książce, która się po drodze pojawiła, Powrót z Bambuko, tam jest taka piękna historia o komunii. Jak to. Ja wiem, że tu już o tym mówiłaś paru miesięcy, bo ona mi przypomniała coś niesamowitego, jak to z lęku przed moim ojcem, którego się bałem. Jego reakcji się bałem przez tydzień na wakacjach zimą, bo wlał mi się sok pomidorowy do buta i Ja, bojąc się mu o tym powiedzieć, że jestem niezdara, bo jak, bojąc się jego reakcji, tak. chodziłem z tym sokiem pomidorowym w bucie, tylko myłem skarpetę, ale nie mówiłem mu o tym. Nie bo się bałem razu jego reakcji płakać, sobie Tydzień chodziłem. Ale to sobie wyobrażasz, w jakich my ta, byliśmy ta, ta, ta. w sytuacjach jego dzieci, bo to jest koszmar jakiś. No. No, znam ten lęk. No właśnie, ono padałaś, ty, ta historia z komunią była taka, tak, że ty tak. udawałaś, że się przygotowujesz do Że nie. chodzę, tak. Że w ogóle chodzisz. Tak, że chodzę. Wychodziłam ośmioletnie dziecko dwa razy w tygodniu, po prostu łaziłam gdzieś po osiedlu, albo chowałam się pod schodami przy wózkowni. Jak było zimno, no przecież... Co to w ogóle. No, ale było? doszło wtedy do jakiejś konfrontacji. No bo musi dojść, że się okazuje, że jesteś nieprzygotowany. No, wytrzymałam, docisnęłam w tym kłamstwie do soboty przed niedzielą komunijną. I powiedziałaś w końcu? Nie, wydało się, bo trzeba było pójść. Bo to ja, ja wiedziałam, co się dzieje od klasy, bo cała klasa przecież przeżywała. My chodziliśmy w, re, w, szkole, tak, tak. w szkole nie było religii, natomiast w tym samym tak, kościele chodzi. wszyscy chodzili. No, prawie wszyscy. I no ja wiedziałam, mniej więcej, jaki jest gryplan. Od, od dziewczyn, y, dzieciaków ze, y, z klasy, i ja wiedziałam, że jest sobota. W sobotę jest spowiedź pierwsza, a w niedzielę komunia. No więc powiedziałam w domu, tam była ta ciotka, tam wszystko jest opisane, że idę do spowiedzi pierwszej. A ciotka powiedziała, taka bogobojna, że ona idzie ze mną. I tu mi pokrzyżowała plan, bo gdyby nie poszła ze mną, to ja bym udawała, poszłabym pewnie pod kościół, bo byłam taka. Takim dzieckiem dobrym dzieckiem, które jak były ważne wydarzenia tam, to ja szłam pod kościół bezpośrednio. Więc poszłabym pod kościół, i bym wróciła do domu i powiedziała, że byłam mu spowiedzi, i że było fajnie. Pewnie tak bym powiedziała, bo nie powiedziałam spoko, bo jeszcze nie znałam wtedy tego słowa. A następnie w niedzielę bym się ubrała w tę sukienkę, ja, ja byłam pewna, jako dziecko, że ja się jakoś wmieszam w tłum. I nikt nie zauważy, że, że ja tam jestem, że mnie tam nikt nie zna, że ja nic nie wiem w ogóle, że ja nic nie kumam z tej religii, w ogóle nie wiadomo, rozumiesz? A ta cała rodzina duża pójdzie tam ze mną, i ja się gdzieś tak w te białe sukienki wmieszam w tej białej sukience. Tak, tak myślałam. Ja byłam pewna, że to jakoś uda. Ale mam wrażenie, że po prostu Jezus jakby to widział, to w ogóle by się wzruszył i powiedział, chodź Kasiu, w ogóle nie, nie, nie ma problemu. Nie raczej. No przecież A. się A. wydało. Czyli w tak, tak, no bo ciotka ze mną tam poszła. Okazało się, że żadna siostra zakonną mnie tam nie zna. Więc ja wtedy, jak już pani, ta siostra powiedziała, ja tej dziewczynki nie znam, bo ciotka powiedziała nie za dużo o tym, za dużo. No i wybiegłam z kościoła, bo już wiedziałam wtedy, że jest koniec. To już się rypnęło. więc biegła, maciotka za mną. Pamiętam, że takim basenie górniczym, no, że tak powiem, zatrzymałam się, zapłakana, ona mnie dogoniła, powiedziałam jej, że nie chodziła, przyprowadziła mnie do domu. No i była kara totalnie oldschoolowa, i uważam, że perwersyjna, przecież to było rano, i ja musiałam klęczeć na kolanach w pokoju swoim do wieczora. Cały dzień? Tak, klęczę. I, klę, i klęczałaś, Jasne, tak? a co? Ja Na wykładzinie. Klęsne. Pamiętam to, bo to w pewnym momencie po prostu to jest, nie do, to jest, to jest tak. ból taki, że próbowałam siadać i bo Klęczysz! No i klęczałam. Ale co, przystąpiłaś rok później, czy już jakby... Rok później, tak. Już tak. nie było ściemy, już była kontrola, już, pełno telebywa, sprawdzanie. Tak. Ta sama sukienka, Aha, urąbana do kolan, bo urosłam trochę, więc mi ją obcięli. Czyli nie miałam już fajnej, długiej sukienki, jak wszystkie dziewczynki. No. Niesamowita historia, kursy, no, no to. Ale też uważam, tak z perspektywy bardzo często ją opowiadałam, to nie jest jakaś skrybana, ja to pamiętałam, ale opowiadałam ją zawsze w sposób żartobliwy. Zawsze, no nie, i tu w te i wtedy wuję. No nie, ale ona nie tak, jest tak. Ale dopiero jak pisałam ją do książki, no właśnie. to wtedy po prostu ja ją, ja ją poczułam i strasznie się popłakałam, bo, bo tak mi się siebie jakoś szkoda zrobiło. No tak, ja na przykład tą historię takiego. z tym butem i sokiem pomidorowym też opadałem jako tak, taką. Tak. Nie od razu sumie, jak ty mówisz, to mówisz tym To wcipił się, a na dobrą sprawę to świadczyło o tym, że ja się po prostu strasznie bałem mojego tak, taty, tak. miałem potworny lęk, no. bałem się jego reakcji no. i wolałem, wiecie, ja prałem tą skarpetę, tak. robiłem jakieś totalne ściemy z tym sokiem pomidorowym w jednej nodze. Tak. A przecież to tylko się powinno powiedzieć, wlał mi się sok pomidorowy. Dokładnie. To jest to w ogóle jakoś totalnie niechcący. No tak, jak mnie ugryzł mój pies y, w wargę, bo chciałam mu dać buzi, a on akurat y, w miejsce miał coś. Takiemu czołczałowi, no to miałam, nie wiem, z 10 lat. I po prostu użarł mnie. W wargę, że mam. Pod spodem do tej, do tej pory bardzo. Tak. Konkretnie mnie szarpnął. Nie urwał mi tak, tej wargi, tak, ale użarł. Było, tak. I natychmiast spuchłam, i bardzo mnie bolało, ale ojciec był w pokoju. Się bałam, popłakać głośno. Więc poszłam Uch, do się. pokoju z tą spuchniętą po prostu warą i w bólu totalnym. Krew w ogóle, masakra. I. I chyba chlipnęłam jakoś tak. Dlaczego no, się bałaś? No, że właściwie to I dostałam to, że będzie... po prostu totalna masakra była za to, że, że, że dopuściłam do tego, żeby pies mnie użarł. Czyli nie było, no, o Boże, o Boże, daj, opatrzymy ci ranę, mhm. tylko było. Kurczę, no nie chciałem pozostawić. No, tam łeb. W, 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 to porozmawiajmy o czymś takim. Weselszym. Weselszym może, bo jesteś w zeszłym roku zostałaś kreatorem kultury. Tak. Polityka ci... Pryłuję sobie y czasami trochę polityka. Ale sobie tam Tokarczuk no, otrzymałeś nie to no, jest to wielki jest tytuł, konkret, Tokarczuk, dostała, tak. Janda dostała, także wiesz, jakie to jest uczucie, czy w ogóle zasnęłaś, no ale to wiesz, no to jesteś już w takim gronie, że na dobrą sprawę mogłabyś powiedzieć, to ja już w ogóle ani i, nie, grę, Gręgolada nie piszę, tylko jestem no, pomnikiem, no. No właśnie ja nie mam takiego poczucia, ja czyli ma, ja żyję no w swego rodzaju jakimś takim, powiedzmy, że... Żałuję, że nie mam pseudonimu jakiegoś artystycznego, bo wtedy w domu mogłabym być Kasią Nosowską, normalnie, a tam bym była jakąś taką. z pseudonimem piosenkarką. A w związku z tym, że to jest to samo imię i to samo nazwisko, a ja wiem, ja, ja się czuję tak bardzo. Nadal jest tak, ta sama. sobą w domu jestem po prostu. Kaśką, no, mam te sprawy wszystkie, co to babki mają w domach, sprzątam sama. No, ale wiesz, mówię... ale jak mąż ci nagle coś powie, to możesz mu wyjechać z tego, że jestem kreatorem kultury Właśnie milczy. nigdy by mi do głowy coś takiego, <grym> nawet żartem nie przyszło. No po prostu, no nie no, jestem bardzo wdzięczna, jest mi miło. I kreator, kultur, kreator, kreator kultury wynosi na przykład śmieci, wyobraź sobie. Idzie kreator tak, robi. kultury i wynosi bio. Ja nie wiem, jak pozostali kreatorzy, no, ale ja tak, ja to wszystko robię sama. A mam trochę do roboty teraz, bo się wyprowadziliśmy z Warszawy i mieszkamy w domu i po prostu robię to sama. Czyli segregujesz, mieszane wystawiasz. Tak. Znaczy akurat wystawia Paweł, bo, no. bo trzeba jak dość, że tak powiem, z, z tymi już pełnymi, ale robię to. Natomiast na mopie, odkurzaczem, wszystko sama. kurze, wszystko ja, piorę, wszystko. A co z tego najbardziej lubisz? Bo jakąś rzecz czasami się lubi, na przykład yy, zmywanie talerzy albo wstawianie do zmywarki. Niektórzy lubią takie ja rzeczy. Nie, o, mogę nie. powiedzieć, ja lubię wszystko, mogę powiedzieć czego nie lubię. Nie lubię wyjmować z zmywarki czystych. Nie lubię. A, a, a fajnie tak wkładasz logicznie, bo, przykład, bo przyznam szczerze, że moja żona nie, nie umie, jest estetką, ale jakoś źle jej wchodzi w to kładanie. Dużo przestrzeni, duże, wiesz, zostawia jeszcze pełno miejsca nie, na inne, To bardzo ja dobrze upchnąć. to robisz, tak, tak że fajnie to jest Tak, tak, tak jak w wtedy, tak, prawda? Tak, dobrze wkładane. Tak, tak. Potem tetris, się zmywa. Czyli to jest. Tak, to jest podobne. <grym> tak, czyli to się sprawdza. Ten tutaj można. Tak, tak to robię. Słuchaj, też pięknie napisałaś o uderzeniach gorąca, kiedy były nominacje do Fryderyków, powiedziałaś, że yy, Tak. napisałeś o nominacji. Zostałam że... nominowana, no. Zostałam nominowana do uderzeń gorąca. Kurczę, yy. wiesz, że taka otwartość to jest cudowna rzecz, natomiast no jakby. Yy... Natomiast grupuje wokół ciebie ludzi, którzy winszują, gratulują, ale też wiesz, bardzo ci się odsłaniasz wtedy, prawda, że... No ale to nie jest co, czy ja pokazuję nie, nagi nie zadek, to jest po nie. prostu, to jest ludzkie. Piękne. Mało tego... A ja też mam uderzenia. Faceci też tak, mają uderzenia. Tak, można mieć. Ale, ja, ale słuchaj, na przykład y, mam... Y, Obserwuję, ma Marta mi ostatnio, hmm. menadżerka powiedziała, jak, jak się wiekowo układa obserwator mojego konta na Instagramie. No i wyszło, że. Czy się zmienia od lat, jak zaczęłaś, a ja ja Nie ja wiem. I Ja dopiero teraz jakoś, Ta. ja nie wiem, gdzie to się sprawdza, więc ona mi to powiedziała, czy tam dziewczyny z, Ta. z kajaksu, że, że mój e, jakiś taki odbiorca to jest takie typu 25 do, do, do 40, coś takiego, czy 35. A to jest Najwie Że najwięcej ich jest. Ale. Jest też grupa kobiet w moim wieku, tak. i nawet starszych, jakiś procent, tak. nieduży, ale są. I to jest niesamowite, że ja powiedziałam o, tej, o tych uderzeniach gorąca, i to był pierwszy post, pod, pod którym właśnie ta grupa się, kobiet, które już to przeżyły, albo właśnie są w trakcie, albo za chwilę się spodziewają, bo już są w takim wieku, że mhm. można się spodziewać. I one się odezwały do mnie. Ja byłam tak wzruszona, bo wiadomo, że wtedy tam 25-latki nie zajmowały w ogóle stanowiska, ale nagle zobaczyłam, normalnie na żywo po prostu poczułam obecność tych osób. Policzyłyście się. Ta. Tak. to my, I to one, my. Ta, I to było tak dla mnie wzruszające. Po prostu, wiesz, no... Ja nie wiem, ja, jakoś specjalnie ja nie rozumiem metody y, ani wzoru y, na, 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 na współczesny teraz świat. Natomiast wiem, że pewnie wiele osób powiedziało, nie wolno się tak odsłaniać, a ja mówię... No i co? No ale przecież to się I, dzieje. I, no. i, tak. To ty jesteś, nie, nie, tak? Prawda? No nie, nie, co masz nie, udawać, że nie? No. Ty nie, właśnie odzierasz ten tak, cały taki tak. gwiezdny pył. Ale właśnie i to jest wspaniałe, mhm. bo nagle się okazuje, że wiele osób myśli, że nie wypada, nie wypada. Szanuję te, które uważają, że nie wypada i nigdy by się nie obnażyły z czymś takim. I skrętnie to ukrywają. Nie ma sprawy. Bardzo, nawet jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast... No ja taka nie jestem, ja się tego nie wstydzę. No co mam? Boku nie wyrwę, no jest jak jest. I się nagle okazuje, że jest dużo dziewczyn, które po prostu mają tak samo. I jest nam wtedy jakby raźniej. Przecież ja teraz na przykład ich nie mam, bo mi poleciły czerwoną koniczynę na Instagramie. Aha. I Czerwona Kończyna ale też na przykład facetowi taki pomoże. Suplemy. Bo ja mam takie nocne uderzenia, jakieś takie. Nie wiem, z czym to jest jakiś taki niepokój i nagle. Yy, to ja nie wiem. No ja miałam się. takie, że nagle Potem. po prostu ża żałuję, że to się nie stało, te, że nie było tej zapowiadanej wcześniej masakrycznej zimy, bo ja myślę, że ja była w stanie dół ogrzać. <laughs> tak, ja bardzo śmieję, śmieję bo też wiesz trochę śledzę m, czasami tak zwane internety i mnie bardzo bawią takie rzeczy, że tam wyglądała jak wyglądała e, kiedyś wyglądała tak co się z nią stało, no kurczę, no jak to co się z nią stało, no. minęło 20 lat no i teraz właśnie, tak wygląda, ale, tak. ale w tym co się jest stało jest jakby takie jakieś pogrożenie palcem, że na dobrą ona powinna zatrzymać ten proces, aktorka jakaś artystka, tak. czy ktokolwiek no patrzcie, w 75 roku na panie wyglądała tak <laughs> O czym ma 85, co się z nią stało? No ma tyle lat, i to się tak. z nią, czas się z nią stał. Czy no, Czyli tak. tak, jakby jest jakaś taka nagana, ale nie ogarnęła się. Ale no. nie wiem, dlatego myślę, że może ludzie po prostu tak, tak mówią, ale na przykład się w ogóle nie zastanawiają. Tak, dlatego bo... piszę czasami, jest tam w tym tekście, że tak, warto sobie zamie zamieścić na trzonowcach, czyli tam z tyłu bramkę, szlaban, <laughs> żeby zanim to wypłynie, no zadać sobie pytanie, czy na pewno chce to powiedzieć. No bo tak. przecież, kurczę, te osoby. Ale w sumie myślę, że to będzie takie jakby wspaniałe, że one. Sobie wszyscy będziemy starzy. No absolutnie. Biemy mi no tak. farta i, i dożyjemy, prawda? Tak, tak. Do starości. Więc przed tym się nie da uciec. Dlatego mówię, ja po prostu, wydeptuję ślady, teraz. Dla mnie teraz to jest właśnie już teraz, to się dzieje, tak, tak. A, a za mną idą. I jakby co, ja im zostawiam. Bo jestem ciężka, więc głęboko odciśnięte ślady i, i one do mnie dojdą. A ja już będę jeszcze dalej, jeszcze, jeszcze dalej. starsza. Czyli ty jesteś taką trochę jakby latarnią morską, która wiesz, nie wiem, gwiazdą, która tam toruje ścieżkę i oni i, i, yes, idą, idą. No nie no, po prostu. Tak. No, no, ja, ja, ja jestem i jestem, jestem, jestem i idę, a oni wszyscy ci młodzi też będą kiedyś po prostu. Słuchaj, ale. Na płytę zaprosiłaś, do, do utworzenia płyty zaprosiłaś Kuba Orlińskiego. Tak. Kontr, on jest kontrtenorem? Bo, tak. Kontra, kontratenor. tenorem. czy tak. nie kontrtenor, że jest tenor i on, tak, on chce tak. przeciwko, tylko tak. kontratenor, Ryknął tam, porządnie, z jakąś arią? Wspaniale ryknął. Jezu, ja marzyłam o tym, żeby się z nim jakoś spotkać y, 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 artystycznie. Marzyłam o tym właściwie od pandemii, bo wtedy tak naprawdę zobaczyłam, co to jest za gościu. Na samym początku on się objawił, gdzieś tam te, takie szesnastki wszyscy robili, to on też zrobił. I pomyślałam sobie, mój Boże, co to jest za talent. Jeszcze jest breakdancerem, jest to już w ogóle to jest, śmiech, tak, bo to jest I on jest wielkim, sławnym człowiekiem na całym tak. świecie już w tym momencie. Jakub to jest poważna, poważna persona. To jest dziesiące, jakiś dziesiące tam. Tak. tak yy, nie ale tam. jego w ogóle, bardzo się martwiłam, że, że nie sposób go będzie złapać, żeby się nagrał, jeśli w ogóle się zgodzi. No ale wysłaliśmy mu z Foxiem piosenkę i, i powiedział, że wchodzi w to, że bardzo mu się podoba ten utwór, że coś w nim porusza. No i, yy, no i po prostu dośpiewał się do nas, no i to jest jakieś, po prostu mam takie ciarki za każdym razem, o moja matka i ciotka, te dwie starsze panie, jakim puściłam pierwszy raz ten utwór, to przyrzekam, siedziały na, na kanapie naprzeciwko, ja im to puszczam, a one, i on wchodzi, one i trrr, takie łzy jak w bajce. Tak, Obie. on jest niesamowity, działa nieprawdopodobnie, to moi znajomi byli na jego koncercie, to mówią, że dreszcze, że Nie, tam... no to jest. Także jestem tak szczęśliwa, że, że on jest. No. I jest też Natalia, Natalia Schroeder. No tak. właśnie. No i Natalia Schroeder, to mówię, to jest jakaś taka historia, że powstała na płytę piosenka. Ona się na płycie, jest, jest jakby w wersji oryginalnej, czyli śpiewana tylko przeze mnie. Nazywa się Senny Majak. A potem się okazało, że piosenka już była, i dostałam propozycję napisania piosenki z Foxiem do, do filmu. Ruj. I ja obejrzałam ten Dlatego film. A tego właśnie, to jest ten. Niedawno była premiera, film. Ten pierwszy taki polski, może nie pierwszy, crowdfundingowy. Tak, tak, czyli tak, ludzie tak, sami się zbierali, tak. Tak. Żeby sfinansować. Jakby tak. uczestniczyli w jakimś sensie, po prostu byli tak, producentami, czyli po prostu tak. dawali pieniążki na to. No i obejrzałam ten film i ja mówię: Ja mam piosenkę do tego. Po prostu napisałam piosenkę, grubo wcześniej, ale na tę płytę. Która po prostu idealnie pasuje do tego filmu. No więc zapytałam, czy oni wezmą taką piosenkę, bo ona jest. Po co, po co wymyślać? Jest gotowa, bo tekst absolutnie jest jakby. No to jest tak, jakby o tym samym. Byłam w ogóle nawet trochę taka przejęta, że zobaczyłam obraz, który właściwie mówię: Boże, ja w sobie wyobrażałam jakieś podobne sytuacje. To jest o tym tekst. O! No i się okazało, że oni bardzo by chcieli, żeby to było w duecie, żeby dwie kobiety zaśpiewały. Starsza, czyli ja, <grych> i młodsza. I jak padło hasło młodsza, to natychmiast wiedziałam, że to musi być Natalia Schroeder. Bo ja uważam, że ona jest naprawdę... Myślę, że jeszcze, jeszcze nam tak pokaże, Aha. wszystkim słuchaczom, że, że wymiękniemy. Ale to, co już robi, jest wspaniałe. Poza tym ona ma głos właśnie z tej kategorii tych głosów jakiś takich, jakby nie z tej ziemi. To jest anioł, to jest, tak, anioł, to jest tak, tak delikates, to jest tak, taka no ona pianka, jest w ogóle bardzo delikatna, tak, tak. i, tak jakoś, tak I bardzo jest wspaniałą dzi... osobą. Po prostu bardzo już jest jakby długo, dosyć długo obecna w branży. Tak. I kurczę, w ogóle jej z, y, 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 branża tym swoim zębem nie, nie nadszarpnęła. Tak, bo ona jest jakaś taka jakby jest była trochę cudownie Nie jest po tak. prostu. To jest, ty jakaś cudowna pianka. I no, też twój syn jest, prawda? Na... Tak, i mój syn, no, ale mój syn jest częścią tak. naszego składu, więc Jak nie jest to... gościem, jest u siebie. Jest u siebie. Słuchaj, ale właśnie gdzieś powiedziałaś o nim, że mm, zaczął y, sporty walki uprawiać. No. Nadal uprawia te sporty walki. No, tak. Bo ja, wiesz, ja boksuję od 10 lat. Ja to lubię, chociaż jest to dziwne. On to kocha. Nie podoba Ci się to? Wiesz co, no właśnie y, mówię, że ja jestem typem matki, która Kocha bezwarunkowo i co no wiadomo, czego on sobie będzie, nie ta, wymyśli. Ta. To po prostu spoko. naprawdę, wspieram go we wszystkim. Natomiast no mam pewnego rodzaju dysonans, taki coś mi się w głowie dziwnego robi, jako matce, że gdybym wcześniej zobaczyła, że ktoś go bije, albo on bije, jest bójka z udziałem mojego syna, to bym po prostu była, czułabym coś bardzo nieprzyjemnego, negatywnego. W ogóle. Co to jest? Jak to mojego, mojego tak, syna? tłuczę, albo, albo mój syn kogoś... bije jak to i nie tak cię wychowywałam. Tak, to. A tu nagle to jest okej. Okay. I Ja muszę, ja mam takie, że ja muszę się cieszyć i zachwycać nawet tym, że on robi takie jakieś postępy duże w biciu się. Kurse, I jego trener no. go chwali na przykład i. A może kiedyś będzie miał walkę? Podobno ma mieć. I ja się strasznie tego boję. Ale czy i konkretnie jaka to jest dziedzina? Te, y, sporty, co to jest? Boks? No, no to jest te, te, MMA. No. A, MMA, czyli Wszystko Razem. Wszystko Uczenie, Razem, no. Tak. Ale ty wyobraź sobie na przykład, że jakaś tam MMA gala KSW nie. i... On, nie. I ty jeszcze na przykład śpiewasz przed jego wejściem? Nie. Co byś wtedy Nie, ja, u, ja, uważam, Jaką piosenkę? nie ja uważam, że on, niech on sobie naprawdę trenuje. <laughs> niech się dobrze przygotuje do tej walki. Najlepiej 90 lat niech trenuje. Do A, walki. Ale żeby nikt do niej nie doszło. <laughs> No tak, bo to jest wiesz, trudne. Ja rzeczywiście. Niech on będzie powiem, tak wytrenowany, jak nikt na tym ale świecie. Ale wiesz to ten boks, to ci powiem tak, żeby. Bo to tak się wydaje, że to jest takie proste. To jest bardziej złożona sprawa. I on niby jest w sobie prosty. I w gruncie rzeczy jest to walenie pogębia, ale tam dużo rzeczy Nie, się tam załatwia. jest no, i masa. tłumaczył, no, tam jest jakaś technika, tam jest Tak, tam są, ale to też dużo wiesz z głową. Myśl, tak, niesamowite. Bardzo, wiesz, bardzo. I nadal ja tam przerabiam jakiegoś siebie szymka. Który, wiesz, ja byłem w szkole ciągle goniony. Tak. czyli mnie ciągle tłus, długi, chudy, nietypowe imię, czarne włosy, ze zamiałem, wiesz, byłem wyższy od wszystkich tak. głowy, więc ciągle chcieli mnie tłuc. I dla mnie pójście na ten boks to było takie trochę też to było związane z różnymi historiami, A, z Stefanem tak. i tak dalej, tak. Z, też po śmierci mamy i dla mnie to mhm. było takie trochę e, Doświadczenie czegoś, yy, yy, co się za mną ciągnie od dzieciństwa, takie poczucie jakby trochę może ofiary. Tak, to on robi on, no. mówi dokładnie to samo. Tak. To jest niesamowite. I on na przykład mówi, że jak czasami tam, nie wiem, coś się dzieje, dużo pracy, albo, albo wyjechał ostatnio tam w jakąś mhm. podróż i nie trenuje, to on, on mówi, że on potrzebuje tego organicznie. Tak. tak. Że on mówi, że głowa jego, on, on, tak. on jest inny, w innym miejscu w ogóle sam w sobie, że tak. czuje się super dobrze, kiedy trenuje. Czyli jest to wysiłek fizyczny, ale ewidentnie on m, widzi połączenie pomiędzy ciałem, które ostro trenuje, a, a kondycją taką m, mentalną, nie? Więc po prostu, no, służy mu to bardzo. Ale rozumiem, że to nie jest jakiś jego sposób na życie, prawda? Nie, że, nie, on nie, po, po prostu, po prostu robi. robi to. Ale robi tak. to z, z jednym trenerem już dłuższego czasu, już, już kilka lat będzie. I naprawdę y, robi to bardzo intensywnie. I kurczę, no... A widziałaś jakiś jego trening? No ja widzę jak on na przykład, nie, nie byłam na treningu, ale widzę jak on zamiesza czasami jakieś filmiki, albo mi wysyła jakieś filmiki, no to jestem w ogóle, no robi to na mnie wrażenie, bo ja, w ogóle ja myślałam, że on taki, że on nie ma takiej pary w łapach, no, a jednak widzę, że to jest takie, on się zmienił jakoś tak, on jest taki, no jakby... No nie chciałabyś go widzieć w takim wydaniu, prawda? Trochę takiego... No to musi być takie, no, no myślę, że potrafi, potrafi ostro przywalić, no. a z drugiej strony mówię, że fajnie jest mieć w rodzinie jednego takiego, nie? Jeden, który załatwi <laughs> trudniejsze sprawy, wiesz, na przykład <laughs> jakiś tam predato przywry, czy inne, tak. wiesz, i nagle wychodzi z synku. Tak, no bo e, 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 gdzie, gdzie, gdzie okiem nie spojrzę, po całej ogromnej, ogromnej rodzinie i z obocznościami, to mam wrażenie, że niewielu się, nikt się nie bije, także jeden naprawdę. Taki nasz rodzinny osiłek. Kasiu, bo gdzie wkrótce zagrasz koncert? Bo będzie festiwal, co jest grane. Będzie, tam Women's Voices Collective. Tak, tak. z Pauliną Przybysz pod jej przewodnictwem, ale to nie będzie. Ładni, 16-17 czerwca, tak? Tak, z tym, że tam będzie, ja będę razem z jej zespołem, i to, to jest takie po pojawienie tak? się na, na chwilkę. Więc tutaj tak. Ale, ale tu nie, nie będziesz grała tego nowego materiału, czyli to jest... Yy... Nie, będę nie. grała dwie starsze piosenki. Yy, przepraszam cię Szymon, ale ja naprawdę jestem w takim wieku, że nie umiem ci wyresetować dat i precyzyjnie co i kiedy. Ale ogólnie mam tak, że w tym roku gram po prostu tyle, że jak wczoraj spojrzałam wieczorem na kalendarz, to natychmiast się zestarzałam jeszcze bardziej, i, i właściwie to się <noise> chciałam położyć już do, do katafalku, na katafalku skoczyć, <noise> Że ja nie dam rady, że, że albo mnie to zabije, tego jest tak dużo. Czyli naprawdę nie jestem w stanie. Nie wskażesz takiego najbliższego. Ale w Warszawie Ale na roz... pewno będę w, w tego lata przynajmniej dwa razy. Zadam Ci teraz parę dziwnych pytań. Jesteś niewidzialna przez jeden dzień. Co robisz, gdzie idziesz? Nigdzie. Po prostu nie widać mnie wyobrazić. na kanapie. Nie. W ogóle nie. Nie widać no ale tam Ale na przykład na trening syna i gdzieś na Nie. przy no, mogę pójść na trening syna Widzialna? A nie. A chcę. No możesz, tak. Ale tak niewidzialna to, żeby coś zobaczyć takiego, co by. No dobrze, okej. Okay. No nie, myślałem, że to jakoś cię to tak, wiesz, na przykład zainspiruje, że gdzieś się na kogoś podpatrzeć. Wiesz. Ale kogo? Nie. No właśnie, nie, w ogóle cię to nie ciekawi. No to ciekawe, no ale to fajne jest. Ja Gdybyś lubię być w domu, no, to bym niewidzialna w domu. Gdybyś mogła usłyszeć prawdę na dowolne pytanie, o co byś zapytała? E, prawdę? Chciałabym wiedzieć, jak, e, jak naprawdę to wszystko, kurde, wygląda. Cały, ca cały, cały świat, jego konstrukcja, w sensie wszystko. Chciałbym tak mieć taki jeden ułamek sekundę nawet takiego przebłysku, gdzie jakby mam takie mikrosekundowe, że mam nagle pełną świadomość tego, w jaki sposób funkcjonuje świat przez wieki, od, od, od zawsze, żeby wiedzieć, o co chodzi. Kurczę, no tak. A powiedz, ty jako artystka boisz się sztucznej inteligencji, AI? No ale no, jak Jakie mam wpływy? Jak ja Bo niektórzy mają do... stracha. I to nawet nie. tam jeden z twórców ma stracha. Znaczy, ja uważam, że kurczę. Nie wiem, nie znam się. Jestem, jestem jakby, mam inne zainteresowania, jestem w ogóle nie, jakaś nietechnologiczna. Natomiast wiem na pewno, że jak słyszę, co, co ludzie o tym mówią, coś tam przeczytam o tej sztucznej inteligencji, to sobie myślę tak. Dla mnie to, to życie to jest jak szwedzki stół. Mm -hmm. I te wszystkie możliwości, które my mamy coraz większe jako ludzie, to jest jak szwedzki stół. Tam można się rozwijać, moim zdaniem, niewyobrażalnie. Tylko czasami pytanie, po co? Mm -hmm. <laughs> Czyli ja mam tak, że ok, sztuczna inteligencja, pewnie to się przyda do wielu różnych ważnych i, i takich naprawdę potrzebnych rzeczy, ale moim zdaniem jest to trochę jednak, kurde, Żebyśmy się, kurde, nie przejechali. Ja nie przejechali. No. Dokładnie. Wiesz, bo są niesamowite historie, jak opadają ludzie, że powstają piosenki Presleya, zaśpiewane głosem Presleya, które nie są piosenkami Presleya. słyszałam Jay Z taką piosenkę. Rzeczywiście, po prostu Jay Z, może Ciut młodszy jego wokal, ale po prostu jest to on. Tylko ja mówię cały czas, się pytam: po co? Po co, tak? Po co? Żeby udowodnić, że ona potrafi to zrobić, ta sztuczna inteligencja, no dobra, no potrafi. Ona no. czerpie z nas z tego wszystkiego, co jest, zbiera i potem y, wypluwa no. To, prawda? no, ale no mówię, no, 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 no i co, Czy mam ma, jej ma bić brawo temu czemuś i powiedzieć, wow, nieźle kombinujesz. Y, na no. jakiej zasadzie ma mi to imponować? Mhm. Tym bardziej, że, wo, no, nie znam się, więc pewnie zabrzmi teraz jak jakiś taki głupek, ale że sztuczna inteligencja to jest tak jakby, Komput to jest cały internet, tak? To jest wszystko. wszystko. Tak. To, to jest wszystko. Dobre i złe. No właśnie. No więc, co to jest za wyczyn dla tego czegoś, co jest, tak. co jest całym, całym po prostu internetem. Y Zaśpiewać albo zrobić, albo napisać coś. To jest żaden wyczyn. Mm -hmm. Wyczynem jest dla człowieka, który ma tak. ograniczenia, który jest po prostu człowiekiem nagle walnąć. No gorzej, takie tylko gdyby ci, którzy chcieli korzystać z naszej pracy, będą zamawiali tamte za darmo, prawda? Czy no co, i, coś? i dlatego mówię, no to, żebyśmy no się po prostu nie obudzili po prostu tak. przeżarci tym stołem szwedzkim, no z bólem brzucha. Możesz polecieć na księżyc, jutro na przykład. Lecisz? Nie. Nie. Dobra. Kiedy ostatni raz miałaś na nogach chodaki? Chodaczki? Tydzień temu, bo mam te, chodaczki. Takie drewniane? Drewniane. Szwedzkie takie? Chodaki, yy, tam... prawdziwe takie chodaki, jest bo Agata Kulesza mi powiedziała, że teraz to jest w modzie że ona sobie kupiła chodaki. <laughs> I mówi, kup sobie koniecznie te chodaki, to jest po prostu rewelacja. No i kupiłam sobie też chodaki i, i miałam je tydzień temu na nogach. Zostajesz prezydentem, prezydentką? Jakie jest twoje pierwsze rozporządzenie? Roz... Nie, pierwsze no. rozporządzenie, bo myślałem, że jakieś nie, absolutnie. Da. nie, Nie chcesz w ogóle. Ulubiony serial? Ever? O Jezu, Ever to nie wybiorę. Ale teraz oglądamy na bieżąco sukcesję i jest to świetny serial. Z mężem razem to ciśniemy. Gdybyś mogła stać się momentalnie mistrzem w jakiejś dziedzinie, co byś wybrała? Chciałabym y, być ceramikiem pełną gębą. Teraz yes. ceramikiem. Czyli y, nie. Chciałam wymiatać. Po, w cera w, ceramice. w ceramice, tak. Czyli y, klecić y, tak. te. Chciałabym to robić po prostu na ale poziomie Ale jakoś masz już jakieś tam umiejętności? W... No tak, mikro mam i mam nawet pracownię w domu i właśnie, właśnie chcę się chyba nawet zapisać do szkoły. Dzisiaj próbowałam odzyskać moje świadectwo maturalne, bo jest nabór. Jak na... to, błagam cię. No. ale to musisz sięgać po... Bo zgubiłam. Nie wiem, gdzie jest moja matura. I dzisiaj dzwoniłam do kuratorium w ogóle do Szczecina o 7.30, bo już ja nie śpię od piątej, bo ja bardzo rano wstaję i wcześniej się kładę i kurde... Ta pani odebrała. I ja w ogóle, wow! No i ona mówi, ale a my nie mamy. Nie cię, że tak, nas Bo zwali? się przedstawiłam. No... I, ale co, była zdziwiona? Nie, powiedziała, o, jak mi miło. I taka bardzo miła, cudowna pani powiedziała mi, że oni nie mają papierów y, y, z mojej szkoły. A, a potem wchodzę w internet, a mojej szkoły nie ma od lat. I ja nie wiem, gdzie ona jest. Po prostu poczułam się. Paweł... Ja poczułem może ty jej nie skończyłaś, Skończyło. może to była. Nie przenieśli te papiery do jakiegoś zrobili z tego po latach i z tak. po I to jest w ogóle w jakimś innym miejscu, w ogóle masakra. Ale do pa Paweł wstaje, bo on po mnie wstaje i ja mówię, jestem człowiekiem z przeszłości. Nie no, ma mojej nie szkoły. Ma, nie ma mojej szkoły, nie ma moich papierów, nie mam mnie, nie ma mnie. Wiesz, to jest I poczułam się tak. Tak jak domu mojej rodziny na ulicy, której słuchaj, nie, która była na Żoliborzu. Nie ma tej no. ulicy, nie ma tego domu, są Ty zdjęcia sobies, i tego nie? w ogóle nie ma. Nie ma tej no. ulicy. Czyli tak jakby się nie wydarzyło? No nie wydarzyło się. To. się... Ja to widzę na zdjęciach, a tego nie ma, nie Jakby się moje krawiectwo nie wydarzyło. Szok. Co poprawia ci humor? Moje psy, niezawodne. Że jak mam jakiś taki y, zniżkoły nastrój, jak po prostu popatrzę na te, na, jak one się kokoszą, jakie one są, no, to jest w ogóle, to jest sekunda. No i poprawia mi y, rzeczywiście y, przyroda, banalnie, ale nie banalnie. A nie boisz się kleszczy? Mega się boję kleszczy. Kurde, wiesz, że kleszcze w wielkim stylu. W ogóle nie rozumiem, po co one są. Kompletnie, kiedyś ich nie było. Nie, albo były, ale, ale się tak. ukrywały, może, albo były. Właśnie ale Właśnie, kropne, jakoś takie predato kleszcze, cały czas. Kropne, jest temat kleszczy, taki horror. Staram się tak strasznie jakoś mieć szacunek dla wszelkiego stworzenia, ale kurde, ty Musicie nie mogę. Musimy się z mężem oglądać, wiesz, bo to takie. Oglądamy że on, się, no bo. Bo tak, bo on tam chyba, chyba chodzi po nas, ze 12 godzin, aż znajdzie sobie jakieś tak. miejsce i trzeba do tego czasu no, przerwać mu tą ale, ścieżkę. Tak, no to robimy to, ale wiesz, że możemy przegapić, My jesteśmy już yy, ślepi oboje, prawie. No wiesz, to, bo... Przyszy, przy... Weź i znajdź małego takiego. Uwaga, gdybyś została nauczycielką, jakiego przedmiotu byś uczyła? W ogóle nauczycielka. Kurde, nie wiem. Polskiego chyba, Wiesz, chyba. ale mając wszystko to w głowie, co mi uczyniono w szkole, to ja bym nie wiem, czy ja bym po prostu z lękiem nie podszedł do tych zajęć, żeby nie zrobić takiego kuku, jaki na przykład mi w szkole No zrobiono. więc dlatego mówię. Tak się skrzywiłam, bo, 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 bo chyba. Nie, nie wiem, chyba nie chciałabym być po prostu y, nauczycielką, na pewno nie współcześnie, bo, bo jest, mhm. no mówię, no jest, y, za naszych czasów było kiepskawo, wiele osób doświadczyło jakiejś szkolnej tak, traumy, tak. ale teraz też dzieciaki doświadczają, więc ja nie mm, wiem w ogóle, tak. czy, nie, nie wiem, to już wolałabym chyba w przedszkolu być, pani. Coś, zmarła Tina Turner wczoraj, tak. y, jakoś mnie bardzo mocno uderzyło, nie tak. wiem, jak, jaki ty miałaś stosunek no nie, no, do artystki, kurczę, no, czasy. No mój Boże, prawda? no oczywiście, no. Właśnie dzisiaj też z Agatą rozmawiałam o tym kuleszom, bo my codziennie gadamy, bo obie wstajemy rano. Ona do mnie mówi: Jesteś jedyną osobą, która wiem, że już nie śpi. <grym> nie która z... to jest godzina? No ja wstaję tak, no piąta dziesięć, no. Potem I ide... O 5.10. dziesięć się. Nie, teamy? ona do mnie dzwoni na przykład 630 i ona mówi Jesteś jedyną osobą, która wiem, że już nie śpi. I to, I to jest w sumie fajne, że mamy wrażenie, że wiem, że ludzie, ale z naszych znajomych na bank tylko my nie śpimy już. O, jest mi w brzuchu, przepraszam. Czyli wracając, y, i dzisiaj rozmawiałyśmy o tym i ona powiedziała, że ona po prostu y, popłakała się wręcz. Tak. A ja, y, 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 ja się nie popłakałam, ale tak jakoś właśnie taki sobie dzisiaj dzionek zrobiłam przed przyjazdem do Ciebie, że po prostu słuchałam, i że natychmiast mam teleporter, po prostu pewne utwory przenoszą mnie do, nie wiem, czy masz tak, że muzyka albo zapachy potrafią natychmiast sprawić, że ja mam wrażenie, że że jakby się przeniosłam w czasie, no typu, że wszystko mi się przypomina w szczegółach, jakieś takie uczucia, wrażenia jakieś takie w ciele, typu, że no poczułam się znowu młoda, jakaś taka wręcz nawet bardzo, bardzo młoda. Kawał czasu nam podarowała i też jakby no właśnie dużo wspomnień tak. wszyscy mają z tym. Ja też jakąś mam randkę z żoną gdzieś tam w głowie, że tak. słuchamy kasety i właśnie leci Tina na okrągło. No nie przecież udawałam, uczyłam się udawać jej do... Do, 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 do I'm your private dancer po I'm prostu. No dobrze. No, no, nie też wiem, umiesz, to, w to w też masz. Ma, ja ale, wiem, ale, ale tylko ale, wiesz czego, ja nie mam, co masz ty, no, czyli słuchu. Prawda? Ale, ale wiadomo, że nikt nie ma takiego ale takie... głosu jak ona, ale, ale bardzo się, pamiętam, starałam, żeby jak sobie śpiewałyśmy właśnie w podstawie. Ale jesteś te... w stanie tu na przykład kawałek tego zaśpiewać? Tam. Nie, w życiu mm. nie śpiewam tak. Ale tak. Chciałem, że to, trza... Trza... I tak się tego nie zrobi, ale się trochę człowiek zbliża... Ta piosenka jest taka strasznie smutna, bo to jest tak. y, o jakiejś tancerce, która chyba jest... Tak. Y, przepraszam, nie wiem, czy ja może teraz żeby jakieś skuchy nie zrobić, ale to jest no jakaś tam oczywiście miłość, ale że... No że po, podejrzewam, że to może być inspirowane. Sorry, tak, em, jej, jej też jakby fragmentem jej życiorysu. No i też jakiejś przemocowej historii z tym Aikiem no, Tarnerem chorej y, historii, no jest, czyli ona była. To bita była dzielna poleżana. kobieta, niesamowicie, która przeżyła naprawdę no przeżyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.